Czy to ja? Przebieranko i po sprawie. Znacznie lepiej, prawda? Nie ma to jak szybka zmiana ciuchów. Wow! Jak on to zrobił? Może i mnie się uda. Wystarczy upaść na łóżko, prawda? Upały mogą nieźle dać się we znaki. Jestem cała spocona. A mogłam sobie kupić klimatyzację. Znacznie lepiej. Ale i tak się rozpuszczam. Dobra, jakoś dam radę. Teraz gardło mi wyschło. Prawie jak papier ścierny. Mam chyba jakiś sok w lodówce. Tak, on mnie uratuje. Matko, co za ulga. Co to było? Gwóźdź? Skąd on się tu wziął? Dopiero kupiłam tę bluzkę. Ja to mam szczęście. Ale wiem, co z tym zrobię. Wystarczy nieco pomyślunku. Podarta bluzka? Wystarczy ją przeciąć. Wytnijcie prostą linię nad dziurą. Zabierzcie górną część i wytnijcie taki pasek. Doskonale. Teraz zwiążcie nim top. Przełóżcie pod bluzką i zwiążcie. Tylko żeby trzymał. Całkiem nieźle, co? I sprawdzi się w upały. Ciekawe, gdzie moja randka? Spokojnie. W tym czasie zrobię sobie zdjęcie w nowym topie. Tkwicie w domu? Zawsze można zrobić zakupy w necie. Świetne są. I trochę drogie. Ale fioletowa jest obłędna. Kogo na to stać? Poprasuję ciuchy, okej? Dzisiaj dzień prania. Powinnam gdzieś mieć drobne. Nie stać mnie nawet na troczki. Co? Skąd to się wzięło? Wygląda jak wybielacz. I co teraz? Mam genialny pomysł. Wybielacz Betty. Zrobimy kilka wzorków? Wybielacz w rękę i za mną. Weźcie dowolny, jasny ciuch i zwińcie widelcem. Teraz nałóżcie kilka gumek i spryskajcie wybielaczem. Po kilku minutach zauważycie pierwsze zmiany. Przetnijcie gumki i zachwyćcie się rezultatem. Całkiem, całkiem. Żadnych więcej nudnych bluz. I po co przepłacać, skoro można to zrobić samemu? I to prostym wybielaczem. Nie mogę tego sprać. To mój wybielacz? Obróć się. Wygląda świetnie. Dzięki. Nie głupie. Nie za żółta? Niebieska też nie jest lepsza. Nie mam w co się ubrać. Czemu są takie brzydkie? Nie kupowałam tego. Chyba, że przez internet i przez sen. A nie! To moja bluzka z dzieciństwa. To dopiero były czasy. Jak wtedy, gdy lalki dostały samochód. Ale było fajnie. Żadnych kłótni podczas przyjęcia. Uczyłam się w niej czytać. Przy jedzeniu się nie gada. Jak mogłam o niej zapomnieć? Wygląda na staromodną. Może uda się ją unowocześnić. Stara bluzka wymaga odświeżenia? Przetnijcie ją. Widzicie te części? Zszyjcie razem w ten sposób. Po obu stronach.
prawie gotowe. Znacznie lepiej. Wow! Ta bluzka jest świetna! Dla niektórych najważniejsze są dodatki. Ciuchy muszą wzbudzać zachwyt. Hejka! Gdzie twoje bibeloty? Masz na nie alergię? Trochę tu niezręcznie. Nie mam żadnych dodatków. Widać na pierwszy rzut oka. Nie łam się, pomożemy ci. Później podziękujesz. Gumki? Mam już jedną. To do bluzki, Gamoniu. A, rozumiem. Chcecie lepiej wyglądać? Podwińcie bluzkę. I zbierzcie w ten sposób. Jak zwiążecie ją z obu stron, ściągnijcie w dół i podwincie. Ładnie, co? I teraz błyszczysz. Jeszcze tak nie wyglądałyśmy. Ktoś tu chyba wyznacza trendy. Selfie. Trzeba uwiecznić ten błysk. Uśmiech. Mua. I czekamy na lajki. Nie ma to jak wieczór z chipsami i filmikami. Co by tu obejrzeć? Kevin? Czego on chce? Całkowicie zapomniałam o randce! Muszę się zebrać. Co mam włożyć? Jeansowa spódnica na ratunek. Ale ją lubię. Teraz top. Niedobrze. Mogłam zrobić pranie. A to co? Ma gigantyczną plamę. Może powinnam odwołać. Chyba, że pójdę w tym. Gdzie ona się podziewa? Cześć, Kevin. Ciekawy ubiór. Robię pranie, wiesz jak jest. Co zamawiamy? Nie, nie mogę w tym pójść. Mam pomysł. Widzicie to? Obróćcie do góry nogami. Zwińcie. I włóżcie przez głowę. Tak samo jak zwykłą bluzkę. Obciągnijcie na maksa w dół. Złóżcie wystający materiał i odwincie. Cześć, piękna! Top wygląda jak nowy. I na randeczkę. Cześć, Kevin! Cześć! Ej, świetnie wyglądasz! Nowa bluzka? Tak jakby. Mój ulubiony klasyk. Świetne sztuczki, prawda? Wyślijcie ten filmik koleżankom, może skorzystają z tych porad. I subskrybujcie kanał One2FreeGo, jeśli macie ochotę na więcej.